Witam wszystkich. Dawno już nie robiłem żadnego filmu, bo mam dużo pracy, ale w tym tygodniu, w poniedziałek lub we wtorek, otrzymałem takie oto radio do naprawy. To jest Josan. Ten radiotelefon już u mnie był w serwisie, był tuningowany. Natomiast właściciel poprzednio... I tu mieliśmy chwilkę próby odbiornika w tym radiotelefonie. Przy okazji właściciel tego radia, poprzednio jak miałem ten radiotelefon w tuningu czy w naprawie również, właściciel powiedział, że radiotelefon się zawiesza, to znaczy w czasie nadawania, jak wciśnie się nadawanie i puści przycisk nadawania, to cały czas radiotelefon nadaje i nie można tego zlikwidować w żaden sposób, tylko wyłączając po prostu radiotelefon i uruchamiając go ponownie. Teraz ten radiotelefon dostałem gdzieś chyba w poniedziałek lub wtorek. Codziennie ten radiotelefon jest włączony. Codziennie, co chwilę podchodzę, wciskam nadawanie. U mnie się nic nie zawiesza. Ale właściciel przysłał mi karteczkę i przeczytam, co napisał właściciel. Witam, przesyłam radio do naprawy. Było już poddane tuningowi. Efekt zdumiewający. Wtedy też nadmieniałem, że powstaje sporadyczny problem z zawieszaniem się radia, ale problem podczas naprawy nie wystąpił. Problem uległ pogłębieniu. Radio w trasie odbiera wspaniale, lecz czasami, gdy chcę nadawać i zawiesza się w tej pozycji. Ciągłe nadawanie. Pomaga tylko wyłączenie i ponowne włączenie. Również bezpośrednio przy włączaniu kilka razy z rzędu potrafi się zawiesić, ale już bez nadawania. Po prostu zero reakcji na pokrętło. Proszę o naprawę. Ten radiotelefon, tak jak powiedziałem, od momentu, kiedy otrzymałem do serwisu, jest rozpakowany. Codziennie włączony jest przez kilka godzin, czyli w czasie, gdy jestem w serwisie, jest radio uruchomione. I co chwilę podchodzę do radiotelefonu, wciskam nadawanie i efekt jest taki, jak widać, czyli nie ma żadnej usterki. Wobec powyższego odłożę to radio może na bok, może jakaś usterka występuje z nie wiem jakich przyczyn, czy anteny, czy zasilania w samochodzie. Trudno mi powiedzieć na odległość, bo radio u mnie zachowuje się normalnie. Ale odsunę to radio w tej chwili i może niech sobie znów będzie włączone tradycyjnie, a ja może zacznę od następnego radia. Następny sprzęt to będzie tak zwana gruba Onwa. Właściciel tego radia przysłał je do naprawy i pełnego tuningu. Z adnotacją, tu bardzo długi jest list, nie będę go czytał. Informacja taka od właściciela, ale generalnie radiotelefon podobno ma mały zasięg w granicach 2 km. Inne radio podłączone pod tą samą antenę, do której było podłączone ten radiotelefon, to radio. Przy innym radiotelefonie podobno zasięg jest dużo większy. Natomiast przy tym radiotelefonie zasięg jest w granicach 2 km. Odbiór jak najbardziej poprawny, nawet z kilku kilometrów. Tu właściciel napisał, że odbiór nawet rzędu 7-15 km, natomiast nadawanie bardzo słabe. Ja teraz jeszcze przypomnę wszystkim, że zasięg naszej radiostacji głównie będzie zależał od użytej anteny. Jeszcze raz, im dłuższa antena,
tym większy zasięg. Im wyżej zamontowana, tym większy zasięg. Im lepiej zestrojona, tym większy zasięg. Oczywiście głównie przy nadawaniu. Bo przypomnę jeszcze raz, to co my słyszymy, zależy od naszego korespondenta. Jeśli ja mam na samochodzie antenę dwumetrowej wysokości, prawidłowo zestrojoną i radio, które ma 4 razy większą moc niż normalnie, to mnie w dobrych warunkach usłyszycie z kilku, kilkunastu, nawet kilkudziesięciu kilometrów. Jeśli ktoś odpowie mi, a będzie miał krótką antenę, jakieś tam kilkanaście centymetrów, czy coś koło tego, i normalne 4-watowe radio, to niestety ja go nie usłyszę. Także to, co my słyszymy, zależy głównie od naszego korespondenta. Natomiast to, jak nas inni słyszą, zależy od nas, od naszego radia, a głównie od anteny. I taki następny przykład. Mamy 4 radia. 4 radia mają taką samą moc wyjściową nadajnika, 4 W. Jaki będą miały zasięg? Żaden. O, Josan się odezwał. O, i tak sobie właśnie tu kierowcy rozmawiają pięknie. Także panowie, bez przekleństw. O czym to ja mówiłem? A właśnie, o zasięgu. Mamy 4 radia 4-watowe. Jaki będą miały zasięg? Żaden, ponieważ zasięg będzie zależał od anteny. Jeśli radiotelefony mają taką samą moc wyjściową, to zasięg będzie zależał tylko od użytej anteny. A jeśli powiedzmy, mamy 4 radia 4-watowe, mamy radio 10-watowe, mamy radio 100-watowe, jaki będą miały zasięg? Żaden, ponieważ i tak zasięg będzie głównie zależał od anteny. No wiadomo, że radio 10-watowe będzie miało większy zasięg niż 4-watowe i radio 100-watowe podłączone oczywiście, cały czas mówimy, do tych samych anten. Będzie miało radio, które będzie miało największą moc wyjściową, będzie miało większy zasięg. Oczywiście mówimy o nadawaniu, a nie odbiorze. Także jeśli radia mają taką samą moc wyjściową, to ich zasięg będzie zależał od użytej anteny. I to wszystko, cała filozofia anten. Może podłączę Onwę do przyrządu pomiarowego, sprawdzimy sobie, jaką ono ma moc, ale najpierw jeszcze wcisnę tradycyjnie i nic tu się nie zawiesza. Podłączę sobie jeszcze przyrząd pomiarowy do Onwy. Stara, gruba, poczciwa Onwa. Jeszcze jakieś zasilanie by się przydało. Jest i plus, jest i minus. O, Josan cały czas się odzywa ładnie. Teraz podłączymy sobie tak, żeby tu coś było widać. Tylko, o, trzeba ładnie tak zrobić i tradycyjnie odjechać z kamerą, żeby było widać miernik. Jeszcze troszeczkę światełka damy, żeby ładnie było widać. Teraz sobie uruchomimy, gdzie my tu mamy włącznik. Ustawimy sobie 20 kanał. Ustawimy sobie tu i tu PEP i sprawdzimy, jaka będzie moc wyjściowa w tym radiotelefonie. Może nie wiem, czy to było widać, ale odjadę jeszcze troszeczkę, żeby było widać dół radia, ponieważ na dole radia mamy diody sygnalizujące siłę sygnału, które odbiera radio i w czasie nadawania moc wyjściową. Wciskamy nadawanie. Jak widać, radio jest ładnie ustawione w częstotliwości. Moc 3,8 W. No i niestety nie mam tu generatora z takim wtykiem. To jest tradycyjny wtyk DIN, tak to się nazywa. Ale sprawdzimy, uruchomię OLE.
i zobaczymy, jaka tu będzie modulacja w tym radiu. Ola! 5,3 W, czyli tradycyjnie, standardowo. Radiotelefony fabrycznie ustawiane są moc nośnej do 4 W, natomiast z modulacją, czyli moc PEP, jest w granicach tam do 6 W. Zazwyczaj bywa to w granicach 5 z groszami do 5,5. Przy dobrych radiotelefonach nawet czasami jest to ponad 6 W mocy PEP, no ale to rzadko się zdarza. Także można uznać, że radiotelefon jest w pełni sprawny i nic tu specjalnie się w nim nie dzieje. Może ponownie jeszcze sprawdzimy sobie Yosana. Jak widać, nic się nie zawiesza. No to jedziemy dalej z Onwą. Także, tak jak powiedziałem, zasięg głównie będzie zależał od anteny. Czasami dzwonicie Państwo i pytacie, szczególnie kierowcy w samochodach ciężarowych, jakie bym polecił anteny, żeby zamontować w samochodzie ciężarowym. No oczywiście, jeśli kierowca chce mieć duży zasięg. Jest to bardzo proste. Jak najdłuższą. Czy można zamontować na samochodzie ciężarowym antenę 2-metrowej wysokości? Można, pod warunkiem, że antena będzie zamontowana na wysokości 2 metrów od ziemi. Ponieważ z tego, tak jak mówią przepisy ruchu drogowego, pojazd chyba nie może przekraczać 4 metrów wysokości. Tak jest w przepisach ruchu drogowego. Czyli jeśli mamy pojazd wysoki, bierzemy sobie metrówkę, sprawdzamy od ziemi, na jakiej wysokości będzie zamontowana antena. Powiedzmy, jeśli mamy dach kabiny na wysokości 3 metrów od ziemi, to możemy zastosować antenę metrowej wysokości. Jeśli przekroczymy tam te 5, 10 czy 15 cm, nie będzie jakiegoś tam wielkiego bólu. Najwyżej będziemy szorowali czubkiem anteny gdzieś tam o jakieś wiadukty. Ale też trzeba zwracać uwagę, aby nie przeholować z wysokością anteny na samochodzie ciężarowym, ponieważ może dojść do katastrofy. Za chwilę pokażę zdjęcia radiotelefonu, który był podłączony do bardzo długiej anteny zamontowanej wysoko na samochodzie ciężarowym i kierowca wjechał pod jakąś tam trakcję, nie wiem, czy kolejową, czy tramwajową. Możliwe, że tramwajową, bo tramwajowe trakcje są no niestety nisko zawieszone w mieście. Także takie radio właśnie zademonstruje, jak wygląda po spaleniu. Antena to praktycznie do wyrzucenia była już, bo się zwęgliła. Natomiast radiotelefon no tak jakby piorun walnął, ale to pokażę za chwilkę zdjęcia. I drugi radiotelefon też chciałbym pokazać zdjęcia. Drugi radiotelefon jest po zalaniu. Ten radiotelefon był w wilgoci, może w wodzie nawet. O dziwo, ten radiotelefon, a to jest Uniden, w dalszym ciągu działa. Ja ten radiotelefon oczyściłem izopropanolem, zabezpieczyłem kalafonią, ładnie to, co mogłem, wyczyściłem. Ten radiotelefon bez najmniejszego problemu w dalszym ciągu działa. Prace przy Onwie trwają. Mamy teraz możliwość zobaczenia, jak ten radiotelefon wygląda w środku. Filtr już jest wymieniony. Teraz jeszcze zestroję nadajnik, odbiornik, ustawię generator. A przy okazji słychać, odzywa nam się Yosan, którego można... No nie będę przeszkadzał, może zmienię na inny kanał, a może 20 ustawię. 20 kanał. I w dalszym ciągu nic tu nadawanie się nie zawiesza.
odłożymy na bok. Także jeszcze chwilkę spędzę przy tuningu tego radia, ale filtr już jest w odbiorniku wymieniony. Poprzednio było takie maleństwo. Teraz będzie filtr zawężający, czyli mniej zakłóceń spoza kanału będzie przedostawało się do tego radia. Odbiornik będzie spokojniejszy przez to i wzrośnie nam wtedy zasięg naszego odbioru. Ponieważ jeśli ogólne zakłócenia do radiotelefonu będą docierały, ale mniejsze, to automatycznie zasięg odbioru nam się zwiększa. Tak to właśnie działa. Onwa już jest gotowa. Może zanim sprawdzę onwę, jeszcze pomęczymy trochę radiotelefon pod nazwą Yosan. I praktycznie spędziłem z Yosanem cały tydzień i ani razu nie zauważyłem, żeby coś się zawieszało. Można radio wyłączyć. Włączyć ponownie PL w polskim systemie AM i wciskamy nadawanie i nic tu się, przynajmniej u mnie w serwisie, nie zawiesza. Proponowałbym sprawdzić, no nie wiem, może napięcie zasilające za małe, za duże, nie wiem. U mnie usterka nie występuje. Jak widać, no dobra, sprawdzimy sobie teraz Yosana. Przepraszam, nie Yosana, tylko Onwę. Yosana już tyle czasu męczę, że już z przyzwyczajenia mówię Yosan. A tu mamy Onwę, grubą Onwę. Radio, no już ma swoje ładnych parę lat. Ile miało radio mocy przed tuningiem? 3,8 W? No coś koło tego. W tej chwili radio ma nośną 5,3 W. Częstotliwość, jak widać, jest ustawiona idealnie. A teraz zobaczymy sobie z modulacją. Poprzednio radio z modulacją miało ile? 5 z małym haczykiem, a w tej chwili... Ola! Ponad 13 watów. Także właściciel na pewno nie będzie narzekał, że go nie słyszą. I w tym radiotelefonie mamy wymieniony filtr pośredniej częstotliwości i zestrojony odbiornik. Dostrojony generator, zestrojony nadajnik, jest większa moc wyjściowa, czyli nośna, oraz podciągnięta, podniesiona modulacja, ponad 13 W mocy PEP w tej chwili ma radio. Także jest gotowe. No to co, jeszcze pomęczymy Yosana? I tak to wygląda u mnie. No to może jeszcze następne radio. Cóż tam mamy w następnej paczce? W kolejnej paczce prezydent Lincoln. Właściciel napisał tak. Witam pana. Proszę o pełny tuning mojego Lincolna. Radio oryginalne, nic nie robione. Sprawne. Kontrast wyświetlacza trochę słaby, ale może się mylę i to moje słabe oczy. Proszę też o zasilacz 5V 1A do nawigacji, bo mi zakłóca. Natomiast radio trafiło do mnie aż z zagranicy, a dokładnie z Austrii. Także austriacki Lincoln w bardzo ładnym stanie, specjalnie nie jest zniszczone. Ma tam jakieś drobne swoje ryski, ale naprawdę stan niezły. Ponieważ Lincolnów już robiłem kilka pod rząd teraz ostatnio, no to nie będę już zanudzał następnym Lincolnem, zrobię go
już poza kamerą, natomiast można jeszcze pomęczyć sobie Josana. I jak widać i słychać, nic tu się w radiu nie dzieje. Wyłączę blokadę szumów. Kanały normalnie zmienia. Może coś tam się dzieje w radiu, ale na dzień dzisiejszy, po tygodniowej męczarni tego radia, ja u siebie tu absolutnie nie widzę żadnej usterki. Nie mam się nawet do czego przyczepić. Blokada szumów uruchomiona. Zmieniamy sobie kanały. Przepraszam, że przeszkodzę. I nic tu się nie dzieje w radiu. Nic się nie blokuje. No nie będę wszystkich zanudzał tu wciskaniem nadawania w radiotelefonie, bo można tak siedzieć sobie przez tydzień czasu, wciskać i u mnie działa normalnie. No przejdę może jeszcze na 19 kanał. Wyłączymy blokadę szumów. Spróbuję odezwać się na kanale drogowym. Koledzy, witam, sprawdzam radio, czy ktoś mnie słyszy. Dziękuję koledzy, pozdrawiam i szerokiej drogi życzę. Radio sprawne. No, zabieram się wobec tego za Lincolna, a Josan niech sobie leży. Od czasu do czasu wcisnę nadawanie i będę testował jeszcze dzisiaj. Życzę wszystkim wobec tego udanych, dalekich łączności, szerokiej drogi i tradycyjnie pozdrawiam!